Cześć, jestem Martyna i witam Cię na moim kanale. Dzisiejsza praktyka jogi będzie poświęcona pośladkom. Wykonamy taką szybką sekwencję, dzięki której Twoje pośladki się wzmocnią, napną i rozciągną. Chwytaj za matę i zaczynajmy. Witam Cię serdecznie nad jeziorem i zaczynamy naszą praktykę na pośladki. Zacznijmy od siadu na piętach, plecy proste. Weźmy kilka wdechów i wydechów. Na wdechu ręce do góry, na wydechu odkładamy je na wysokość serca. Przygotujmy się do tej praktyki. Weźmy wdech i na kolejnym wydechu zrolujmy ciało do pozycji dziecka. Możemy położyć dłonie przed sobą, możemy położyć je z boku ciała. Czoło znajduje się na macie, a my rozciągamy cały kręgosłup i przygotowujemy się do najbliższych intensywnych 10 minut. Wdech i spokojny wydech. Na kolejnym wdechu rolujemy ciało do siadu, wznosimy dłonie do nieba, a na wydechu przechodzimy do pozycji klęku podpartego. Zaczynamy naszą sekwencję. Unieś prawą nogę do tyłu, prostą, na wysokości biodra i lewą dłoń do przodu. Pozycja równoważąca. Możesz w tej pozycji wykonać kilka obrotów stopą. A następnie odłóż dłoń na matę i wykonamy serię takich małych pulsów. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wytrzymaj chwilę, trzymamy stopę. I jeszcze jedna seria. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wspaniale. Trzymamy nogę. Świetnie. Odkładamy i robimy to samo na drugą stronę. Lewa noga wyprostowana, prawa noga do, prawa dłoń do przodu. Kilka kółeczek. Równowaga. I na kolejnym wdechu odkładamy dłoń na matę i wykonamy kolejną serię takich małych pulsacyjnych wznosów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Świetnie Ci idzie. Jeszcze kilka. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Świetnie. A teraz zatrzymujemy nogę. Wytrzymujemy chwileczkę w tej pozycji. I jeszcze jedna seria. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I ostatni. Zatrzymujemy nogę. I wytrzymujemy chwileczkę. Odkładamy kolano na matę. Bierzemy głęboki wdech w pozycji krowy. I zaokrąglamy plecy do pozycji kota. Jeszcze jeden głęboki wdech, pozycja krowy, a na wydechu unosimy biodra do góry i przechodzimy do psa z głową do dołu. Możemy trochę pochodzić w psie. Rozciągnijmy nogi. Staramy się, aby pięty dostawały do maty. Nie muszą, ale jeżeli możesz, spróbuj docisnąć pięty do maty. Weź kilka wdechów i kilka wydechów. Świetnie. Mam nadzieję, że już czujesz pośladki. Ja swoje czuję. Weźmy jeszcze jeden głęboki wdech. I spokojny wydech.
Na kolejnym wdechu uginamy stopy i przechodzimy do przodu. Zrób tyle kroków, ile potrzebujesz. Całym ciałem do połowy w górę, prosty kręgosłup. Na wydechu przechodzimy do skłonu. Na kolejnym wdechu rolujemy ciało, unosząc dłonie do nieba. Na wydechu ręce na wysokość serca. Złapmy oddech. Świetnie Ci idzie. Jeszcze tylko kilka ćwiczeń i praktyka za nami. Praktycznie już połowa za nami. Weź głęboki wdech, a na wydechu przejdź do pozycji krzesła. Ręce wzniesione do góry. Na wydechu przejdź do pozycji stań. Na wdechu do pozycji krzesła. Świetnie. Na wydechu stań. Zrobimy sobie kilka takich powtórzeń. Wdech, krzesło. Wytrzymujemy chwilę. Wydech do góry. Świetnie. Jeszcze jeden wdech do krzesła. I wydech, pozycja góry. Wdech, krzesło. I wydech, pozycja góry. To jest bardzo intensywne flow. Jeszcze jedno krzesło. Odkładamy dłonie na wysokości serca. I teraz kilka takich pulsów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie, cały czas pulsujemy. Czujemy, jak pracują nasze pośladki. To taka dosyć dynamiczna praktyka. I zatrzymujemy się w pozycji krzesła. Staramy się, aby nasze pośladki były jak najniżej, ręce wyciągnięte do przodu. I jeszcze jedna seria pulsów. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Staramy się zejść pupą jak najniżej. Nasze dłonie mogą być na wysokości serca albo wyciągnięte do przodu. I zatrzymujemy pozycję. Wytrzymujemy w krześle chwileczkę. I z wydechem przechodzimy do skłonu. Na kolejnym wdechu do połowy w górę. Prosty kręgosłup. Wydech, skłon. Na kolejnym wdechu do pozycji deski. A na wydechu przechodzimy do kija, na wdechu pies z głową do góry i na wydechu pies z głową do dołu, prosty kręgosłup. Uff, krzesło było dosyć intensywne. Cała pupa pracuje. Odpocznijmy chwilę. I na kolejnym wdechu przenosimy lewą stopę na początek maty przy lewym nadgarstku. I znajdujemy się w pozycji jaszczurki. Opuszczamy prawe kolano na matę. I możemy zostać na dłoniach, a możemy delikatnie za pomocą lewej dłoni odepchnąć lewe kolano. Możemy pogłębić w ten sposób tę pozycję, ale spokojnie możemy pozostać tylko na dłoniach. Z tej pozycji przejdziemy do pozycji bocznego przysiadu na lewą nogę z skandasana. Możesz pozostać na całej stopie, możesz pozostać wyżej. I teraz przechodzimy na prawą stopę. Delikatnie przytrzymujemy się z przodu. I wracamy na lewą stronę. Nasze pośladki bardzo teraz pracują. Jeżeli możesz, nie podpieraj się już. I staraj się jak najniżej przechodzić z jednej nogi na drugą. Na prawą. Świetnie. I na lewo. Świetnie Ci idzie. Jeszcze jeden raz na prawo. I zostajemy z tej strony. Przechodzimy do pozycji jaszczurki na prawą stronę. Prawa stopa przy prawym nadgarstku. Opuszczamy lewe kolano na matę. I albo zostajemy na całych dłoniach, albo delikatnie prawą ręką odchylamy prawe kolano. Tak, aby jeszcze pogłębić tę pozycję. Troszeczkę rozciągnąć biodra, rozciągnąć też pośladki, które dzisiaj intensywnie pracują. Wracamy do pozycji jaszczurki na całe dłonie i wycofujemy nogę do pozycji psa z głową do dołu. Rozciągamy nogi, bierzemy oddech
Świetnie. A na kolejnym wdechu wracamy do pozycji klęku podpartego. I przejdziemy teraz do przysiadu jogicznego, malasany. Dajemy sobie stopy trochę szerzej niż biodra. Możemy tak pochodzić w malasanie, troszeczkę się rozgrzać. Następnie odkładamy stopy na matę. Ręce łączymy na wysokości serca i delikatnie za pomocą łokci odchylamy kolana. Możemy w tej pozycji pokręcić trochę głową, rozgrzać szyję. Świetnie. Odkładamy lewą dłoń na matę i prawą wyciągamy daleko, daleko za siebie. Rozciągniemy się troszeczkę. Patrzymy za prawą dłonią. Wracamy do centrum i robimy to samo na drugą stronę. Prawa dłoń tym razem na matę, a lewa wzniesiona ku górze. Patrzymy za lewą dłonią. Świetnie. Wytrzymujemy chwilę w tej pozycji. I wracamy do centrum. Przejdziemy teraz do siadu na macie. Łączymy stopy, plecy proste. I powoli opuszczamy całe ciało do leżenia. Cała praktyka już za nami. Teraz czas na przyjemności. Ułóż jedną dłoń na klatce piersiowej, drugą na brzuszku. Poczuj, jak ta praktyka wpłynęła na Twoje ciało. Jak czujesz się po tej praktyce? Okaż sobie wdzięczność za te 10 minut, za 10 minut dobroci dla samego siebie. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. To był piękny Twój czas, Twoja praktyka. Świetnie Ci poszło. Odpocznij, oczyść umysł. Skup się na oddechu. Możesz pozostać w Baddha Konasanie albo przejść do klasycznej relaksacji, do Shavasana. Cały czas pamiętaj, by mieć zamknięte oczy. Pozwól, aby rozluźnił się każdy mięsień w Twoim ciele. Poczuj, jak rozluźni się żuchwa, ramiona, biodra, jak rozluźniają się pośladki, które dziś bardzo ciężko pracowały. Jak nogi opadają na matę. Skup się na pięknych emocjach i na dobrych wibracjach, które Cię otaczają. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. Świetnie Ci poszło. Jeszcze kilka chwil, weź głęboki wdech i spokojny wydech. Jeżeli masz ochotę pozostać w relaksacji troszeczkę dłużej, zatrzymaj film i poświęć sobie tyle czasu, ile dziś potrzebujesz. To jest Twoja praktyka. Jeżeli chcesz zakończyć razem ze mną, wyciągnij ręce za głowę, rozciągnij całe ciało i przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Możesz się pobujać. Przyciągamy głowę do kolan, zwijamy się w taki kłębek, a następnie poprzez rolowanie ciała wracamy do wygodnego siadu na macie. Może to być siad skrzyżny albo inny, dowolny siad. Weź głęboki wdech, unieś ręce do góry, a z wydechem opuść je na wysokość serca. Podziękuj sobie jeszcze raz za te piękne 10 minut i za tą praktykę. Weź głęboki wdech i spokojny wydech. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za tą piękną, szybką, bardzo energetyzującą praktykę na pośladki. Jeżeli masz ochotę się troszeczkę porozciągać, podlinkuję Ci pod filmem Yin Yoga, a tymczasem zapraszam do subskrybowania kanału. Dziękuję Ci. I zapraszam na kolejne praktyki i na kolejne
piękne chwile na macie. Do zobaczenia.